wieczór Państwu. Proszę Państwa, nie znamy, co się tutaj będzie działo, ale to jest gospodyni, ona wie najlepiej. My chcielibyśmy przedstawić panią gospodynię Elżbieta Szumska. Bardzo witam. Za jej czasami, górniczy górmęski z Lubina. Działamy od 43 lat przy zakładach górniczych Lubin, naszym najlepszym chyba opiekunie. Zespół grupuje zarówno pracowników, jak i rencistów, emerytów zakładów górniczych, czyli zakładów związanych z KGHM, ale są też wśród nas ludzie, którzy po prostu lubią śpiewać. Zespół działa społecznie. Mieliście okazję zobaczyć nas może tutaj w październiku, jak byliśmy w kościole na mszy, albo tutaj podczas seminarium. Dzisiaj przyjechaliśmy specjalnie na zaproszenie gospodyni właśnie na tą mszę piękną, którą mieliśmy okazję usłyszeć, zobaczyć. Teraz na początku tego pięknego spotkania chcielibyśmy Wam przedstawić obrzęd przyjęcia górników młodych do stanu górniczego. Proszę odsunąć te kamery, bo są w zagrożeniu. Ponieważ nie ma nagłośnienia, a wydaje mi się, że każdy by chciał wiedzieć, o co tu chodzi, więc proszę o zachowanie ciszy. Bardzo ładnie to powiedziane jest. Niech żyją stare strzechy! Niech żyją Markowie! Sala, powstań! Górniczy stan, hej, niech nam żyje! Niech żyje nam górniczy stan! Bo choć przed nami dzienne świat pokryje, coś dla ojczyzny trudem jest nam dam. Bądź synowi podziemnych czarnych światów, każdy chętnie poda swą dłoń. Bądź synowi podziemnych czarnych światów, każdy chętnie poda swą dłoń. Niech żyje nam górniczy stan, niech żyje nam górniczy stan, niech żyje nam górniczy stan, niech żyje nam górniczy stan. Niech żyje starszy Kowalski, niech żyją stare strzechy, niech żyją Markowie! To tam tumult wielki czyni, gwareckich brodów porządek zakłócać się ośmiela. Przybył mój przyjaciel, a wasz druh lismajor z młodymi lisami. Stoją wszyscy na obejściu i czekają za lis nagdać. Ku temu już zdążamy. Jako, że słońce zgasło, to i brody górnicze zaczynać już pora. Uciszyć gwar! Cisza dla starszego Kopackiego! Stare jest górnictwo nasze, tak stare jak ludzkość prawie. Od lat najdawniejszych praojcowie nasi cenili swój zawód, który od wieków przechodził z pokolenia na pokolenie. A brać górnicza zawsze jedną stanowiła rodzinę. Pomni naszych pięknych obyczajów zaśpiewajmy razem naszą starą pieśń Kopacką. Zieleni się grodła pod wiodłą skarb ród, nas przyjaźń tu wiodła, niech święci swój cud. Nas przyjaźń tu wiodła, niech święci swój cud. Z pod wiodły zielonej wykopiem skarb ród, a z piersi spienionej serdeczny strój nut. A z piersi spienionej serdeczny
Kopacka. Dzięki wam za to. Zebraliśmy się tutaj, by przyjąć, jak rok rocznie bywa, na zuchów, na młodych zuchów do naszego górniczego statku. Przyjmiemy ich! Przyjmiemy! Dać ich na żywo! Niech pokażą, co umieją! Kto z góry idzie tam, kto z góry idzie tam, kto z mrocznej dali idzie tam, hej, hej, idzie tam, kto z góry idzie tam. Mykita lisów mistrz, Mykita lisów mistrz, Mykita młodych lisów mistrz, hej, hej, lisów mistrz, lis major lisów mistrz. I czegóż lisy chcą, i czegóż lisy chcą, i czegóż lisy tutaj chcą, hej, hej, lisy chcą, i czegóż one chcą. Górniczy chcą wejść stan, w górniczy chcą wejść stan, górników polskich świetny stan, hej, hej, świetny stan. Górników polskich stan. Czy zakon naszym znam, czy zakon naszym znam, górników polskich zakon znam, hej, hej, dobrze znam, czy zakon stary znam. Wbrew ludom naprzód iść, do złoży co ma przyjść, wytrwale w mrokach drogę kuć, hej, hej, drogę kuć, ku światu drogę kuć. Ten zakon naszym znam, ten zakon naszym znam, niech wejdą wszyscy w świetny stan, hej, hej, świetny stan, górników polskich stan. Za przyzwoleniem całej zebranej starszyzny przywódca lisów niech podejdzie bliżej. Jako zuchów przywódca ogłaszam gotowość wstąpienia w szeregi chrobrego stanu naszego tych oto młodych zuchów. Czy ręczycie, że tu jeno godnych i prawych młodzieńców wprowadzacie? Zapewniam, że wszyscy stojący w progach tej izby będą zawsze stanowi górniczemu wierni. A zatem radzi jesteśmy ich zobaczyć. Skryba! A dawać tu duchem pióro i inkaus. Podążam, podążam! Zanim wejdą w nasze szeregi, radzi będziemy zobaczyć ich zręczność i tężyznę w prastarym skoku. Do ceremonii skoku proszę stare strzegły Jerzego Wróbla i Zbigniewa Porębskiego. Przyrzekacie na honor naszej kopalni strzec godności stanu górniczego? Uroczyście przyrzekamy. Wobec tego imieniem starszej braci górniczej przyjmuję was do naszego grona, a po skoku pasujemy was na górników. Wasze ręce, młodzi górnicy, skarb polskiej ziemi składam. Gospodarujcie nim mądrze i oszczędnie. A teraz stańcie kolejno na bryle i skaczcie. Później, na wieczystą pamięć tego pasowania, złóżcie swój podpis w księdze gwareckiej. Na bryle!
Nazwisko. Złota. Narodowość. Polska. Rodem. Dolny Śląsk. Skacz. Abyś pamiętał, że stan nasz jest pełen pracy, trudu i poświęceń. Szlachetny i rycerski, przyjmuję cię do naszego grona. Bądź nam bratem i przyjacielem. A teraz... Stań, przyjacielu, z boku. Wpisz się do księgi gwaleńskiej. Na bryłę. Nazwisko. Czaja. Narodowość. Polska. Rodem. Małopolska. Skarb. Pamiętaj, że stan nasz jest pełen pracy, trudu i poświęceń. Szlachetny i rycerski. Przyjmuję cię do naszego grona. Bądź nam bratem i przyjacielem. Idź, złóż podpis w księdze gwaleńskiej. Na bryłę. Temu wyżej. Mówię, że jest stan. Nazwisko. Czerwiński. Narodowość. Polska. Rodem. Opolskie. Skacz. Pamiętaj, że stan nasz jest pełen pracy, trudu i poświęceń. Szlachetny i rycerski, przyjmuję cię do naszego grona. Bądź nam bratem i przyjacielem. I teraz na wieczną pamięć tej uroczystości złóż podpis w księdze gwareckiej i stań z boku. Obrzęd skoku przez skórę dzisiaj zakończyliśmy. Pięknej miejscowości Złoty Stok do naszego grona przyjęliśmy trzech wspaniałych zupów. Dziękuję. Dziękuję. Dałcie się nie ceremonić. Przygoni babcia w Warkowie. Wszystkich tu obecnych na świadków biorę, żeśmy młodych lisów zgodnie z odwiecznym obyczajem do świetnego stanu wprowadzili, a także i młodzi na dowód tego przyjęcia podpisy swe w księdze gwareckiej złożyli. Na wieczną pamięć tej uroczystości rozkazuję, aby nasz skryba odczytał sentencję, jaką w dniu święta młodych lisów rokrocznie wszem obecnym do wiadomości podajemy. Wszem obecnym ogłaszamy, żeśmy w dniu dzisiejszym z woli starszych i wszystkich tu obecnych młodych lisów na kopacze pasowali i do stanu naszego prowadzili. Oto ci, na którym ramieniu spoczęła barda górnicza, mają być jednako w rodzinie kopacki traktowani i opieką starszych otoczeni. Niech żyją młodzi na chwałę zawodu naszego, na chwałę naszego stanu. Już się rozlega miły głos dzwoneczka z naszej wieży, więc pierwszy raz wiatka, że los na czynnie każdy bierze. Cała łuska śpiesznie lubej daj i śpiesz podziemnych domów kraj. Nas czeka praca ta. Czas od ziemi.
Drodzy Państwo, w zasadzie, tak jak mówiliśmy, obrzęd skoku przez skóry został zakończony, ale żeby godnie przystąpić do takiej biesiady, to poprosimy o chwilę ciszy kolegów dopiero co skaczących. Poproszę o wzniesienie kaganka, obrócenie się do publiczności. Drodzy Państwo, zaśpiewamy utwór szczególny. Uczcimy nim pamięć wszystkich tych naszych kolegów, którzy zginęli, czy już nie żyją, zarówno w kopalni Złoty Stok, we wszystkich kopalniach świata, w ogóle wszystkich górników, którzy kiedykolwiek zginęli. Pozwolicie Państwo, zanim przystąpicie jeszcze do konsumowania tych wszystkich dóbr, płynie i stałej postaci, posłuchajcie jeszcze dwa utwory, już może nie tak poważne, a wracając do poprzedniego utworu, to tekst napisał jeden z naszych kolegów, którego dzisiaj nie ma, żyje, nie ma go dzisiaj, a poprosiliśmy o napisanie muzyki do jednego ze znanych kompozytorów muzyki choralnej, pana profesora Świdra. Ten niestety już. Więc zaproponujemy Państwu trzy utwory. Pierwszy utwór, który wykonamy,
nosi tytuł Piękny Stan Górniczy. Swojego czasu, kiedy tradycje górnicze pojawiały się w naszym kraju, pretendował on do miana tytułu górniczego, który wykonywaliśmy dzisiaj na początku. Także zaczniemy od Pięknego Stanu Górniczego. Piękny stan górniczy, pracowity plon, z jego ma zdobyczy wraz królewski tron. Tam, gdzie wstał w szczelinie, w ciemnej gór głębinie, złoto, srebro, siem kryształi, rządzi górni król metal. W środowisku górniczym się obracają, bardzo dobrze znają. Wychodzimy z kopalni,
to coś trzeba zrobić, żeby się odstresować. Praca nie należy do najlżejszych, więc trzeba się pobawić. Więc ostatni utwór będzie na wesoło. Solo wykona Zygfryd Pierończyk. A co za utwór, to zaraz sami Państwo usłyszą. Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte ziemią. Na ścianach fijarach górnicza już wiara wykuła do skarbu drogę. Na ścianach fijarach górnicza już wiara wykuła do skarbu drogę. Ja środki pieron spod Witomia wydobywam ogier każdego dnia. A jako słońce w maju. O
to na bamburkach, a też w innych takich normalnych miarówce. Zapraszamy serdecznie z rodzinami. Macie przepustkę do kopalni.